Zakończyły się oczywiście regionalsy, oczywiście w Sacramento. Ja starałam się obejrzeć oczywiście do końca, ale niestety no byłam trochę zmęczona przez to oczywiście. Nie obejrzałam ich do końca, ale starałam się przynajmniej. I wygrał Lander Kettler ze swoim Miraidonem. Zresztą, jak można zauważyć, był w ogóle Mirror Miraidonów, skoro w LACA był Mirror Dragos Reggie Cutaphonów, a tak propos Reggie Cutaphonów było ich aż 5 i co okazuje się dostały chyba pierdol od Miraidona i Goldengo. No, co czyni trochę najnudniejszymi regionalsami, bo jeżeli jest tylko jeden Goldengo, to trochę smutna żaba P3. Ale przejdźmy do pierwszego miejsca, bo zostało on udostępniony. Drugie się trochę różni, bo on ma Rotoma. Kettle Gilman miał Rotoma akurat, ale skupmy się na tym, co zostało udostępnione. Miraidon wrócił. Wrócił już co prawda wcześniej, kiedy Jesse Parker zajął trzecie miejsce nim, ale teraz można powiedzieć o definitywnym powrocie, no bo jakby na to nie patrzeć, Miraidon po Searching Sparksu dostał po prostu najwięcej dobra. Mamy oczywiście Miraidona Standard Unit, który pozwala oczywiście wysunąć Pokemony elektryczne Basic. I mamy oczywiście kilka nowych zabawek. No poza standardami jak Rene Underdeps. Tutaj oczywiście już zrezygnowano już całkowicie z Frame Catchera na rzecz Secret Boxa. To mamy jeszcze to oczywiście Latiasa EX z abilitką Skylander, który sprawia, że wszystkie Pokémony Basic, a będziemy głównie takimi grać, mają zerowy koszt retreatu. No tego oczywiście warto zaznaczyć, że wersja oczywiście Landera nie ma Greninja, bo wersja Gilmana miała Greninja, tutaj tego nie ma. Za to mamy dodatkowego Hensa. Więc z tych rzeczy to za to mamy dodatkowego Hensa chociażby. No i 4 bossy tutaj, bo Gilman grał 3, z czego co ja zauważyłam, a tutaj są 4. No i nie ma tu Rotoma, więc no tutaj widać bez drołu to jeszcze jest lista. No ale wiele tutaj się nie różni, tutaj takie drobne rzeczy. Za to mamy oczywiście Squawka, to oczywiście rozwalania, no i magneton w jednej sztuce, który pozwala nam naładować. I to jest też kolejna nowa karta, czyli magneton z over discharging, czyli overvoltowi, który pozwala na właśnie 3-4... No, naładowanie do 3 kart w dyskardzie, nokautując tego Pokemona, dajemy prize'a, ale możemy na przykład Iron Head sama naładować. Czy chociażby Raikou, czy na Miraidona na później. I generatory to już chyba standard, to już chyba wszyscy wiemy. Więc no, ta lista, która wygrała, trochę się różni. Drugie miejsce, no prawie podobne, tutaj się różni Rotomem, 3 bossami. No i jeszcze Greninja tam jest. No tutaj akurat nie ma Greninja, ale są jeszcze Ultrabole, tak. No i sekretny boksik i Squawk. Zobaczymy, jak to się spisze naprawdę i czy rzeczywiście mogę już składać z powrotem Miraidona. A i nie zapominajmy oczywiście o Pikachu, który też jest game changingiem i ważny po to, aby aktywować arenę Underdeps. No dobra, no zaczynamy. Mam już jakieś doświadczenie z Miraidonem, żeby nie było, bo ja już kiedyś grałam, tylko że ja bardzo szybko zrezygnowałam z Miraidona. Czemu jest tu czarny ekran? Halo? Halo? A, dobra, jest. A, orzeł. No nie mam już jakieś doświadczenie z Miraidonem. Tails. To zacznie. Więc coś tam wiem o tym deku, jak go rozłożyć. No niestety ten dek trochę niestety zrezygnował z powodu tego, że on coraz bardziej się opierał bardziej na szczęściu niż na skillu, ale ten magneton naprawdę tu dużo zmienia. Już nie wspominając o Latiasie, który... Oponent idzie pierwszy. O, czy to oznacza, że ja... Znaczy wiecie, o... Bardzo fajna ręka. Jeżeli mi się odpali generator 2 razy, no to zajebiście, grałem życie. Aha, Regidrago, o kurwa. Ciekawe, czy będzie to jakiś donk. No dobra.
Bo teraz też Reggie Drago grał tego Aloha Exekutora. Więc biedny Latios może tu trochę być przerypany. Aha, Klefa. Czyżby kuszo simie Iron Hands? No, zobaczymy. Mamy skłoka. Kuszące jest Iron Hands. I użycie Amp you very much. Amp you very much. To na pewno musimy mieć Pikachu. Musimy mieć Chętca. W tej sytuacji. Jest Mew. Jedzie skłok, tak? To słynne. Amp you very much. Amp you very much. Oh. Jeez, musiałbym mieć bossa teraz. Słowo klucz, kusząca opcja. No nie taka kusząca, jak widać. No bo widzę, że przeciwnik boi się, że ja tu odpalę Chętca. Co teraz chcę zrobić? Ach, to dobra, dyskardujemy, okej. Okay. Aż już tego Reggie Drago? Bo zaraz kuszącą opcją będzie tutaj postawie pierdolnięcie tego Miraidona. O, pas, okej. Okay. No dobra, tamten unit na pewno będzie grany po... O nie! O nie! No niestety Magneton się spajzował. Ajajajajaj. Dobra, na pewno będzie chyba grany generator. No niedobrze powiem. Musimy. No! Let's go! Okej. Ale tak. No nie wiem, czy będzie konieczność bossowania. Ale tak, na pewno będzie grany Arwę, jeżeli jest Heavy Ball. O właśnie, Heavy Ball. I musimy wyciągnąć tego. I chyba Silston. Heavy Ball po tego Magnetona. O, widzę, że jeden Raikou jest w prize'ach, czyli też niedobrze. A, mamy Magnetona. No i walimy te 220. No, mamy bossa, okej. Okay. Kusząca opcja jest naładowanie tego Chętca. Okej, okay, Temple of Simon, który w sumie nawet jeśli zakładając... Mamy tu Double Turbo, ale on jest awaryjny. No cóż... No cóż, on coś tu kombi. A Chętc sika sezorzykę zostawić na później. Widzę, że chce mi czepnąć tego Miraidona, ale tę energię odzyskał i nawet jak kolejnego Miraidona. Jezus, nie postawił Reggie Drago? Jestem zaskoczona tym, że idzie dupiato. Dopiero teraz. Czy na online'ach grają jakieś lebiegi za przeproszeniem? A ciekawe, że on gra Aloha Exekutora, tak? Chyba, no kurde, dopiero jeden smok. No tak... No sad trochę. A ten no... No dobra. No to troszkę takie... A, tutaj też chyba nie ma Ursaluny, z czego co zapomniałam. Oho! Sekretny box. Tutaj będzie ten Raichu, Silstone. No dobra, secret boxa mamy.
Na pewno zrobiły taki spread. Tak, tak i tak. No to jest boksem, nie miałam tu doświadczenia i tutaj chyba... Silston, dobra. Star Alchemy, bo... A to będzie, może użyjemy Secret Boxa, ja był tego Feza? Albo Fez potrzebuje w tej chwili? Wtedy Secret Box, a to tak... Flip the script, dobra, i dopiero ten... Sekretny box z dwoma energiami. O tak, generator. Stadion, decha. No, supporterem może być nawet Boss Order. No i robię tamten unit. No tak, przecież odgra jednego Hansa, no superowo. Odgra jednego Rajku, widzę. Upa. Czy ja idę po boss... zbosować... zbosuję chyba Feza? No dobra, czepnijmy jak na razie tego Ogerpona, jeszcze pomyślę. Tutaj co dalej? No tak, bo tak jakby... no chłop gra cztery bossy. No dobra, to trochę fakt boli. Fakt, że spalił aż cztery energie? Kurwa, sad trochę, chłopie. Zobaczymy... jaki będzie spread? No, jest i Regic Tafon. Jest Ragaput. No. Panie panowie, ja idę umierać. No i flip the script. Czy on ma jakiś dysrapt? Słuchaj, bo... A jo, no, tutaj jest agro, bo jedną już wyrzucił. Tieles... No, on musi tego Regi Dago dawać, tak? No, robisz mi tu ładowanko, czy ulcika, jak to woli. Dawaj, Haustara. No dobra, jest wenteczka, okej. Okay. Może jeszcze kurwa donga będzie. No jest o wielku mowa, aloha, cynę, aloha, 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 egzekutor i co jeszcze Falstar, to jest taki ciężki wybór, czy on ma switcha w ręku? Tam trochę, jeden switch się chyba żwalił? Dobra, o już używa. No i drugi jest. No dobra, jest wszystko. Jeden co, będzie aloha. No i Legacy Star. I gdzie jest ta Iodo? Czy może zaraz mi ją wyjmie? Fajne, 10 kart.
To słynne Aloha, aloha. Kurde, chłop myśli nad jedną rzeczą. To jest niesamowite. No, widzę, że odgra też turo scenario. No tak slow playujesz. Dobra, już chodzi Reggie Kutafon i co robi egzekutora? Czy wziął Ayono? Bo może być tak, że wziął. Nie wziął! Czy on wziął coś innego, widzę. Dziwne, że nie wziął, bo ja... Będę ładować zaraz tego bossa. No dobra, oponent wybiera sobie... Aha, widzę, nokautuje Mimi Rainona. No, w sumie tak spełnił swoją funkcję. No dobra, let's go! Dobra, generator. Dobra, odpaliła się jedna energia, okej. Okay. Robimy flip the scripta. No. Dobra. Nie używałam, dobra. Arwen. Czy mi się uda? To jest generator połyna. Oba. Udało się i robimy counter catcher w biedną klewę. I up you very much. Generator połyna był. A ja chyba już się lubię z Tudekiem. No, let's go! Lecimy dalej. No, to było dobre. No, widać, ten Mirai to już jest taki bardziej skillowy niż taki fakt. Aha, heads. No to bra, tutaj może... Nadmiany może pójdę pierwsza. No, sobie pójdziemy pierwsi. Tak, chyba w ostatnio jakieś lebiegi grają. O! Nie najgorsza ręka. No, Raikou na aktywie. No, Feza tam później, okej. Okay. Fez też musi być. O, widzę mirror match, bo to widzę. Groźne, groźne turbo rączki. Nezbol po Mirajdone. Tona i Mirajdone. No, chyba jednak chęcik aż taki niepotrzebny. A do. Fleet fluted? Generator. Lecimy. Ła! Cztery energie, co tu się stanęło? A ja tacz... Papasu, nie. Ja chyba też grałem Mirajdone, tak? Oczywiście, nie wiem, jaką listą. Mhm.
No, ten ma tu 60, to jest 50, ale obie są prawidłowe, tak? No. O, to jest chyba ta Gilmana, bo tu widzę gry ninja, więc tutaj mamy nie do końca Mirror Match. Ta jest taka bardziej widać Turbo Mirajnunowa, bo. Gry ninja nam tu trochę pozwala. No dobra, co tu mamy? Arwen, dobra, top deck Arwen. No i Arwen i Kapo. No dobra. O, pas, ciekawe. A co tak? No dobra, generator, przynajmniej po jednym. No musi być tradycyjny retreat. Flitflut. Aha, będę palić bossy w tego już naładowanego raku 220. Oh. Kurde, mam rękę samych bossów, więc no. Ja, pingwin. Pingwin! Kurde, przeciwnik ma tu trochę problemu. Dobra, heavy ball, po co idzie? A, Pikachu, też widzę, że szukał. Ja już. O, ale tak, fest. Dlatego, że on nie wyeksploruje blęcza. Brawo! A, brawo, kurwa! O, kurwa, poddał się! Ej, ale mam już widać jakiś skill w Mirrodonie, bo ja już nim grałam, tak jakby dawno temu, więc. Coś jeszcze z niego zostało, jak widać. No tym tempem to ja mogę już po Arcerusa lecieć. Było. Tak jak mówię, jakieś tutaj pozostałości. No, znaczy postaram się pójść pierwszy, żeby odpalić tego magnetona. Na co tym razem gramy? Dobra. No, to widzę miło. Luminona nie będę wystawiać. To może być trochę ciężki mecze, bo gramy na gardę. A to już bierze tak. A to już mowa. To już chyba tylko tak. Hens. No niedobrze powiem. Fajnie by było, jakby był Nestball. O, jedną kartę wezmę. O, set. Nestball? Jest top deck Nestball! No dobra, Nestball na pewno pójdzie po Mirrodona. Tamten unit na pewno będzie po Pikacza i Mirrodona. Jeszcze zagramy sobie Underdepsa. Na pewno Hands i ten Magneton. Attach. I tutaj przygotuję sobie na później supportera. I niech będzie to Arwen. I pas. No, garda jest o tyle ciężka, że będzie trzeba tego chęca bardziej. Tu się skupiać na chęcie.
Arwenów mamy 4. No ten driflom jest groźny. No, więc muszę przygotować pewnie drugiego chęca. Dobra, w razie czego tak. Chęt. To jest na rajczu, bo za rajku w pracy dobra. Jeżeli mi strzelą, no ja już wygrywam życie. No bo generator i. Zastona. Strzeli? No nie strzeliło. Strzeli! Jo! No dobra, no w tego i chyba drugi chęc jeszcze będzie, no. I tam amp you very much biorę. Thank you very much. No wchodzi driflum. Czyżby jest garda? No już trochę tych energii ma. Ma jedną, to nie wystarczy. No manafi nie jest potrzebna, bo nie mam co. Mhm. On ma jak na razie 2 manafi. Widzę, że to jakaś odpowiedź na Kyurema, tak? No ale ma jedną energię, co nie wystarczy. Aha, counter catcher, żeby... O, innego hensa dać. Mhm. Dobra. Nie potrzebuję na pewno Lumineo. Na Raichu se wezmę i tego Mirajdona. No dobra, jest ten Screamtail. Czy to jest sprytne zagranie? No się brakuje mi tego Latiosa. Jakiś retreat widzę. O nie! O nie, on sobie kupuje czas w ten sposób. Nie! Potrzebuję tego Latiosa. Czego mam w prajzach? Kurwa pas. No nie, dobrze, powiedz mi. No nie, on kupuje czas.
Tak, nie. Aha, dorabia sobie kolejne energie, więc not good i chyba mi zaraz bije. No ja cię kręcę. No, tym razem chyba przeciwnik mnie ograł. O-o. Scrimtail! Ty kupo jebana! Dobra, teraz naładuję, bo sobie będę musiała... innego prize'a. Nie muszę dwa Pikachu wtedy kupić, jak mam wracać do Mirajdena. Ty wredna cipo! O-o. Mhm. Dobra, jest Arwen. Pingwin. Zmusza przeciwnika. Stretcher na pewno będzie po... No, stretcher po Magnetona na pewno. Będziemy musieli zbosować co na tego skubańczyka. Szkoda, że biorę rejnego prize'a. Dzięki! No. No jest szympans. Jak to się mówi, pan czympański się tu pojawił. Na gardę muszę przyznać, jest bardzo ciężko. No tak, unfair stamp, oczywiście, bo to jest ta wersja ze stampem. To już jest już takie typowe robienie. Na złości w tym kierunku. Że i tak nie zabezpiecza Mew. I zesmi sobie pierdolę. Unfirsta moja. Aha. No kurwa boki zrywać.
Fajnie, jakby był top deck Ultra Ball. Coś tam kombinujesz. No nie! Ostaw mi tego malca. Co, thank you very much będzie? Znowu. Ten malcuś musi... No, na gardę jest ciężko, muszę przyznać. Ale jadaj się. I co? Nie daj się, mały. To jest takie... Masz swoją pierzynę. No, muszę No, tego do nie grali? To jest taki numer, z którego można popatrzeć u Henry'ego Chanora, ochroniera z Braver Charmem. Ubiedny magnet, on musisz żyć. Dasz radę. No, już, radę. O nie! O, boss! O Boże! O no! To muszą być jakieś żarty! Dwa naczelni! Dwa naczelne! No, magnetona za chwilę i tak nie użyję, bo... Nie, uczy, że oni... Dwa naczelne szympańscy. Kurwa, próbuję mi tam... tego biednego magnetona strącić. Na żadę wytrzymasz. No, chęć spełnił swoją funkcję. Hez. Dobra, najpierw restart ability. Flip the script, dawać mi generat. No. Hmm.
No nie. No nie. O nie. Ale gównianie. No ja nic nie zrobię. Zabrakło mi generatora. No chyba zostaje... O ja. No nic nie dobrałam. Nawet jak zgastuję, to nic to nie da. No to muszę poddać grę tym razem. Ale gówniana ręka. A szło mi tak dobrze. Ale ogólnie fajny mi rajdon.